Dziś w panoramie o nauczycielach, a teraz kolejny szkolny temat, ale nie związany z pandemią. Jaka przyszłość czeka szkołę podstawową w Kostrach koło Parczewa? Uczniowie, rodzice i nauczyciele nie wyobrażają sobie jej likwidacji. Urzędnicy mówią z kolei, że szkoła się nie opłaca i mają inny pomysł na to miejsce. Być może dom dla seniorów. Nad tą sprawą debatowali dziś radni gminy Milanów. W debacie przysłuchiwała się Anna Rabcewicz-Wiśniewska. Szkoła podstawowa w Kostrach. Uczą się tu m.in. dzieci niepełnosprawne. Dzieci jest niewiele. Dla jednych to oczywiście atut. Dla innych finansowy problem. W niewielkiej szkole w Kostrach uczy się obecnie 35 uczniów w klasach 1-8. 9 z nich jest niepełnosprawnych. Dodatkowo 13 dzieci ma zajęcia w oddziale przedszkolnym. Rodzice sprzeciwiają się planowanej reorganizacji szkół. Sama mam dziecko niepełnosprawne, które ma afazję w mowie, czyli problemy z pisaniem, z czytaniem i z przyswajaniem wiedzy. Dzięki tej szkole moje dziecko czyta, rozumie to, co czyta i umie pisać. Jak podkreślają rodzice i dyrekcja placówki, szkoła jest nie tylko przystosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W ostatnich latach wspólnymi siłami szkolnej społeczności przeszła też remont. Wszyscy wspólnie zabiegaliśmy o sponsorów, o dofinansowania z różnych instytucji, z fundacji i w ostatnim czasie z funduszy Unii Europejskiej. Nie próżnowaliśmy, po prostu każdy ile mógł. Wniósł tego wysiłku w to, żeby szkoła wyglądała tak, jak wygląda. Sprawa podzieliła radnych. Część broni szkoły. Większość mówi jednak o niżu demograficznym i finansach. Zorganizowaliśmy wózka. Od paru lat te dzieci są dowożone. Są postępy w nauce. Jest kadra nauczycielska, wykształcona w kierunkach tych nauczania dzieci. Nie wyobrażam sobie uczenia jednego dziecka w jednej klasie. To znaczy wyobrażam, bo może być jeden nauczyciel i uczyć dziecko jedno. Tylko czy to będzie dobre dla dziecka? Placówka jest jedną z trzech prowadzonych przez gminę. Szkoły dostają środki z subwencji oświatowych, ale jak szacuje wójt, gmina musi dokładać do nich około 3 milionów złotych. Mam szczególny dylemat, ponieważ jestem mieszkańcem tej miejscowości, absolwentem tej szkoły, więc no, podwójnie gdzieś tam w serce kraje się. Natomiast no, ekonomia jest brutalna. I niedoszacowanie subwencji oświatowej na przestrzeni lat powoduje, że musimy niestety odpowiedzialnie dokonywać trudnych wyborów. Ostatecznie radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły. 9 było za, 3 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Jedyne wyjście nasze zostało co kuratorium. Prosić tam o negatywną opinię, żeby wydali, żeby ta szkoła mogła zostać, żeby te dzieci mogły tu dalej się uczyć po prostu. Mogły w tym małym środowisku, które znają, które lubią. Teraz opinię w sprawie przyszłości szkoły podstawowej w Kostrach wyda kuratorium. Może ona potwierdzić likwidację lub ją wstrzymać. Rodzice i nauczyciele zapowiadają jednak dalszą walkę. Obwodnicą Nałęczowa jeszcze dziś pojedziemy w panoramie.